Natomiast widzimy, że rząd premiera Donalda Tuska na te protesty pozostaje tak naprawdę głuchy i nie podejmuje, pomimo iż upływa już czas, kiedy sprawuje skutecznie władzę i unika konkretnych decyzji i zobowiązań. Stąd też chcielibyśmy się zwrócić z apelem do rządu koalicji 13 grudnia o to, aby nie bagatelizować spraw rolników i podjąć decyzje, które będą mogły spowodować wyjście naprzeciw postulatom słusznym podejmowanych przez protestujących rolników. Uważamy, że skoro rząd Prawa i Sprawiedliwości stać było na to, aby reagować na napływ towarów rolnych z Ukrainy, to także rząd Donalda Tuska może takie decyzje podjąć. Zwłaszcza, że nie może być tak, że Komisja Europejska pozostaje głucha na działania ze strony polskich rolników, które wyraźnie mówią o tym, że skutki wojny ponoszą tylko ci, którzy mieszkają bezpośrednio przy granicy z walczącą Ukrainą. Natomiast inne kraje unijne takich skutków unikają. Komisja Europejska i Unia Europejska zostały stworzone po to, by solidarnie reagować i pomagać sobie w sytuacjach trudnych, a niewątpliwie wojna na Ukrainie jest dramatyczną sytuacją i dla walczącej Ukrainy, ale niesie bardzo negatywne skutki dla polskiego rolnictwa. Wszyscy wiemy, z jakiego powodu. I nie może być tak, że realizując zalecenia Unii Europejskiej dotyczące korytarzy solidarności i przepuszczania przez granicę towarów ukraińskich, tak naprawdę to polscy rolnicy, podkarpaccy rolnicy muszą ponosić konsekwencje napływu tych towarów, które z przyczyn oczywistych w pierwszej kolejności są tutaj na Podkarpaciu oczywiście dystrybuowane do produkcji lokalnej. Bardzo ważną kwestią jest oczywiście także spełnienie postulatów dotyczących zmian założeń Polskiego Zielonego Ładu, dlatego że oczywiście wszyscy jesteśmy świadomi, że ekologia jest bardzo ważna, że bardzo ważne jest realizowanie założeń, które służą temu, by warunki klimatyczne w Europie i na świecie nie ulegały pogorszeniu, ale nie może to odbywać się kosztem tej grupy zawodowej, którą stanowią rolnicy. I stąd też przenoszenie kosztów na rolników nie jest działaniem do końca przemyślanym przez Unię Europejską, choć wiemy, że w 2020 roku zostało poparte przez parlamentarzystów do Parlamentu Europejskiego, także z ugrupowań tworzących koalicję rządową obecną w Polsce. Warto też podkreślić, że to, co działo się na proteście rolników w Warszawie, wymaga potępienia, dlatego że niewątpliwie rolnicy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Byliśmy wtedy na posiedzeniu Sejmu. Widzieliśmy, że kordon policji uniemożliwił odejście uczestnikom ze strony protestujących rolników z ulicy Wiejskiej, którzy zgodnie z wnioskiem organizatora mieli opuścić ulicę Wiejską, kierując się w kierunku Placu Trzech Krzyży. Pojawiająca się tam policja tak naprawdę zatrzymała odchodzących rolników i wówczas doszło do bardzo dramatycznych scen, które należy zdecydowanie potępić, dlatego że rozumiejąc, co spowodowało protesty rolników, nie możemy akceptować tego, że są oni dość brutalnie traktowani przez polską policję i tak naprawdę ten kluczowy element, filar demokracji, jakim jest prawo do zgromadzeń, zostaje w jakikolwiek sposób ograniczony. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszam panią poseł Teresę Pamulę. Szanowni państwo, pani poseł, panie marszałku, panie dyrektorze. Sytuacja na polskiej wsi jest bardzo trudna. Wiemy, że pszenica, zboża są poniżej, ceny tych produktów są poniżej opłacalności. A rząd nie robi nic w tej sprawie. Od 3 miesięcy prowadzone są rozmowy z Ukrainą, które nie przynoszą żadnych rezultatów. Myślę, że kierunek jest inny, nie rozmowy z Ukrainą, a przede wszystkim rozmowy z Komisją Europejską, bo tam trzeba szukać decyzji. Decyzje podjęte przez komisarza do spraw
komisarza do spraw transportu, przewozów spowodowały to, że zostało ono przedłużone, handel bez słowy został przedłużony jeszcze do przyszłego roku. Nie w tym kierunku należy iść. Szanowni Państwo, napływ zbóż z Ukrainy bardzo mocno nasz rynek zostaje, nasz rynek zakłócony. I rząd Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku podjął bardzo zdecydowane działania, bo 15 kwietnia, nie czekając na i nie licząc się ze skutkami, bo to trzeba przyznać, nie licząc się ze skutkami, zamknął granicę. Komisja wtedy przedłużyła do 15 października, a w tej chwili również przez granicę polską nie są przepuszczane towary zbożowe, rzepak, słonecznik. Poza tym wypłaciła w ubiegłym roku rolnikom środki za to, że były ceny poniżej opłacalności. Z Komisji Europejskiej, ze środków unijnych było to 9,5 miliarda, 3,5 miliarda pomocy publicznej ze środków krajowych. To naprawdę duża pomoc, ale cena wtedy pszenicy była za tonę 1100 zł. Teraz wynosi w granicach 500-600, na giełdach światowych niecałe 200 euro kosztuje. To, że takie ceny są, to jest skutek wojny na Ukrainie, ponieważ Rosja zakłóca ten rynek, wysyłając olbrzymie ilości produktów zbożowych na rynki Europy i na rynki światowe. Przede wszystkim również rząd nie chciał przyjąć, marszałek Sejmu Hołownia nie chciał przyjąć uchwały, którą zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Jest to uchwała rolników. Myśmy tylko jako Prawo i Sprawiedliwość przedstawiliśmy tą uchwałę na Sejmie. Niestety głosami aktualnie rządzącej partii Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, PSL-u, została ta uchwała odrzucona. Ta uchwała miała na celu przede wszystkim zmienić Zielony Ład. O to miał wystąpić rząd Platformy Obywatelskiej. Nie wystąpiono do tej pory, nie ma żadnych dokumentów. Nie jest notyfikowana również dopłata do akcyzy w kwocie 2 zł, której rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił w ustawie w ubiegłym roku. A poza tym zapowiedzi, że VAT również wzrośnie na żywność, są wszystkimi czynnikami, które będą powodować, że stabilizacja gospodarcza Polski będzie bardzo trudna i to jest bardzo ważne. Zamknąć granice, zmienić zielony ład, wprowadzić na embargo na produkty również rosyjskie, żywnościowe. Parlament Europejski tym się zajmuje. Ale my tutaj jesteśmy stworzyć również koalicję państw tych przygranicznych, transgranicznych, jak zrobiła to Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłym roku, czyli Rumunii, Słowacji, Czech i Polski, Węgier. Nic się w tej kwestii nie robi. Myślę, że rządzący, przede wszystkim premier Tusk, chce przeczekać do wyborów najpierw samorządowych, później parlamentarnych i nie zrobić dla rolników żadnych ruchów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam serdecznie przewodniczącego sejmiku, pana Jerzego Boszcza. Panie posłanki, panie marszałku, szanowni państwo. Z wielką satysfakcją chciałem poinformować o tym, że na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego Sejmik po burzliwej i bardzo długiej dyskusji podjął jednogłośnie uchwałę o solidaryzowaniu się z polskimi rolnikami, z rolnikami Podkarpacia, całej Polski, ale też całej Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, nic nie zrekompensuje nam strat, jakie ponosimy z tytułu załamania się polskiego eksportu. W 2022 roku Polska z tytułu eksportu produktów żywnościowych uzyskała przychód 46 miliardów euro. To jest ogromna kwota. Rolnictwo polskie jest szanowane zarówno za granicą w Europie, gdzie głównym odbiorem produktów rolnych są oczywiście Niemcy, ale nie tylko dlatego, że rozszerzamy swoje rynki zbytu bardzo mocno.
No, jeżeli po prostu nasi rolnicy nie będą mogli sprzedawać swoich produktów, żadne dotacje z Unii nie zrekompensują nam tych ogromnych środków finansowych, które wprowadza do budżetu polskie rolnictwo. Jesteśmy z rolnikami, byliśmy i będziemy, dlatego że jest to nasz wspólny obowiązek. Jesteśmy za tym, aby zrewidować założenia Zielonego Ładu, bo powiem uczciwie, po tej analizie, którą mieliśmy i na Komisji Rolnictwa, i na samym Sejmiku, gdzie tę uchwałę podjęliśmy, jeszcze raz, jak powiadam, jednogłośnie, czyli ponad podziałami politycznymi, to widać wyraźnie, że jeżeli te założenia Zielonego Ładu nie zostaną zmienione, to rolnictwo na Podkarpaciu, które my tutaj znamy, gdzie średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 5 hektarów, to, szanowni państwo, to ono po prostu zostanie, mówiąc brutalnie, zamordowane. Po prostu tego rolnictwa, jakie my znamy, tego, z którego czerpiemy dochód, tego rolnictwa, z którego powstają wspaniałe produkty regionalne, tradycyjne, którymi się chwalimy jako województwo, gdzie mamy ich najwięcej zarejestrowanych na liście Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to wszystko weźmie w łeb. I dlatego to stanowisko było tak jednoznaczne. Mamy nadzieję, że rząd polski otrząśnie się i weźmie pod uwagę nasze stanowisko. To jest w końcu oficjalny dokument uchwalony przez nasz lokalny tutaj podkarpacki parlament, reprezentujący w końcu ponad 2 miliony ludzi mieszkających tutaj na terenie pięknego zakątka Polski. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam pana marszałka Piotra Picha. Szanowni państwo, to stanowisko, o którym powiedział pan przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz, zostało przyjęte przez sejmik z inicjatywy Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Warto też powiedzieć, że na poprzednim sejmiku również takie wyrazy wsparcia wyraziliśmy w stosunku do leśników, w stosunku do zakładów usług leśnych, w związku z zakazem wycinki drzewa w wielu miejscach na terenie naszego Podkarpacia. Ale też, proszę państwa, chcę powiedzieć, że specjalny apel do prezesa Rady Ministrów, do ministra rolnictwa, wystosowało także prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Oprócz tych słów solidarności z rolnikami są tutaj również słowa, które skierowane są do organów Unii Europejskiej. Otóż zwracamy uwagę na potrzebę solidarności w ramach wspólnej polityki rolnej, która powinna chronić rolników w państwach Unii Europejskiej, jednocześnie respektując interesy zarówno polskich, jak i europejskich rolników. Założenia Zielonego Ładu są bardzo niekorzystne dla innych branż oraz gospodarstw domowych i mogą doprowadzić do obniżenia konkurencyjności Unii Europejskiej w stosunku do innych graczy. Apelujemy do wszystkich, którzy zabierają głos w tej sprawie, o dokładną analizę sytuacji i wstrzemięźliwość w wypowiedziach, które w tej trudnej sytuacji międzynarodowej mogą wywołać niepotrzebne reakcje. Musimy bronić wspólnego bezpieczeństwa w Europie oraz przeciwstawiać się zbrodniczym zapętom Rosji. W tej trudnej międzynarodowej sytuacji musimy występować w obronie polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki. Konieczna jest dalsza pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy, ale nie możemy pozwolić na niekontrolowany napływ towarów do naszego kraju. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego apeluje do rządu Rzeczpospolitej o podjęcie dialogu z protestującymi rolnikami z uwzględnieniem ich słusznych postulatów. Wszelkie działania mające na celu ochronę interesu rolników, gospodarstw rodzinnych, zapewnienie stabilności krajowego rynku rolnego w obliczu obecnych wyzwań i w tym momencie jest zadaniem priorytetowym. Ten apel Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego kieruje do prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska, do pani Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, do ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do pana Czesława Siekierskiego, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Również na najbliższym posiedzeniu tego organu będzie rozpatrywana dalsza część, będą dalsze decyzje co do wsparcia polskiego rolnictwa w tym bardzo ważnym zakresie. Cały czas, proszę państwa, liczymy i to sejmik i radni to mają na uwadze, żeby ta trudna sytuacja była rozwiązana, ale przede wszystkim apelujemy do tego, żeby były rozmowy.
żeby te rozmowy były, proszę Państwa, konkretne, żeby te rozmowy przynosiły jakiś efekt, nie tylko dla samych rozmów. O to zabiegają rolnicy, dlatego też protestują i te ich działania są coraz bardziej takie coraz bardziej przeszkadzają mieszkańcom w tych swoich działaniach w różnych blokadach i nie tylko, ale dlatego to robią, bo chronią swoje miejsca pracy, chronią miejsca pracy swoich rodzin, ale też przede wszystkim dbają o polskie rolnictwo, o tym, o czym mówiła pani poseł Ewa Leniart, pani poseł Teresa Pomowa i pan przewodniczący. To przecież oni robią na rzecz państwa polskiego, na rzecz tych wszystkich naszych najważniejszych zadań realizowanych poprzez gospodarkę żywnościową.